Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Was w ostatnim odcinku Zagrajmy w Kao Advance na Game Boy Advance. Jedziemy sobie z ostatnimi poziomami z tej gry. Generalnie rzecz biorąc, nagrywam to tego samego dnia co odcinek drugi. Z tym, że po prostu sobie przyniosłem wody, żeby trochę zaschło mi w gardle, ponieważ odcinek numer ostatni będzie trwał tyle samo co odcinek numer 2, czyli po prostu 24 minuty. Jak widzicie, w tym momencie ja postanowiłem zrobić totalny trochę speedrun, przez co no nie będę ukrywał, że przemierzałem przez poziom niczym gepard lub struś pędzi wiatr. Ach ja i te moje porównania. No, dosłownie. No i cóż, lecimy cały czas do przodu, no nie? Lecimy jak najszybciej do przodu. I często tutaj, jak widzicie, były pewne zacięcia. Może nie zacięcia, ale po prostu w skrócie ja sobie stawałem z tego miejsca, że z tego powodu, że nie będę ukrywał, że po prostu KO często jak biega za szybko, to potem niechcący uderza w sprite i to z takim impetem, że od razu ginie. Wow, i nauczyłem się wypuszczać pięść, jak widzicie. Jakby co, do teraz nie wiem, jaki to jest przycisk, bo ja naprawdę nie pamiętam kontrolek w ogóle z tej gry. Ja tylko na oko pamiętam. Jak widzicie, tutaj był, że tak powiem, spam deadów z mojej strony, ponieważ po prostu chciałem uniknąć tego szczura, który nie wiem czemu trochę mi przypomina tego, z tej bajki mysz. Znaczy nie, to był ten Boże mać. I właśnie jak widzicie, przez to, że sobie nie mogę przypomnieć, KO ginie. To była bajka Pinki Musk czy coś takiego. No, mi się trochę to z tym skojarzyło, że to był Pinki Mózg przecież. Tutaj na dole są kolce, kurde. Dlatego widzicie, radzę wam uważać, ponieważ jeden dotyk i KO po prostu ginie. Z takim impetem, że aż po prostu szok, że po prostu aż ludzie momentami zapominają, kim był tak naprawdę Kangurek KO. I znowu pobagowana grafika, to mi się nie podoba. Ale dobra, czas na Holy Temple, czyli kolejny poziom. I powiem wam szczerze, że w mojej chacie jest strasznie zimno, odkręciłem sobie kaloryfer, ale kurde, no po prostu lodowa to jest w domu. Całe szczęście, że jestem w domku, bo kurde, gdybym miał gdzieś wychodzić teraz po jakieś zakupy, to chyba bym się prędzej zesrał niż wyszedł. Ale dobra, jest to poziom troszeczkę taki zamkowy, no bo jak widzicie, jest tutaj jakby, jakbyśmy byli w jakiejś wieży lub twierdzy. A w tle tam widać po prostu tylko co jedynie pustynię. Więc to jest trochę takie połączenie pustyni i zamku. Możemy to tak ująć. Ująć, kurde, co? Co to znaczy ująć? Pomidor! Ja nie umiem mówić, dosłownie. Ja nie umiem mówić. Nie no, często zapominam końcówek i przez to potem właśnie wygląda to, że jakbym po prostu mówił jak jakiś kurde paralityk. Dobra, tutaj widzę, że szczur z okularami znowu atakuje. Albo to sobie go takie oczy dziwne. Nie wiem szczerze. Jak dla mnie to trochę takie okulorowate są te oczy. Ale to tylko, że tak powiem, są gusta i guściki. Ja tak uważam, inni niekoniecznie muszą tak uważać. Szczerze, to tutaj według mnie wszystko ma takie trochę pseudo okulary. Pseudo, rzecz jasna. Dobrze, że podkreśliłem to pseudo. Bo by było ze mną źle. I szczerze, w tym poziomie łatwo się zgubić, naprawdę. Ja nagrywając ten gameplay, to troszeczkę się gubiłem i też gdy sobie ćwiczyłem przed tą grą, to też się gubiłem w sumie. Więc tak trochę taki przypał lekki, tak myślę. Jej, 10 żyć mamy, 10 żyć, kurde. Chyba to jest największa ilość żyć w tym let's playu, serio. Nie przypominam sobie, żebym miał więcej niż 10. Albo, że potem zdobędę, to też jest możliwe. Nie wiem szczerze, nie pamiętam. Nie sprawdzałem tego gameplayu, po prostu usiadłem i zacząłem komentować, tyle. To jest cała ta cała zmiana. Ale cóż. Cóż. Ostatnio wzięła mnie ochota na to, żebym sobie ogrywał Crasha Nitro Kart. I powiem wam szczerze, że bossowie w Nitro Kartzie są żałośnie łatwi. Oprócz Giri, bo Giri to śmieć. Ale bardziej Giri jest śmieciowaty w wersji na Game Boy Advance.
wersja na Game Boy Advance po prostu. Znaczy, dobra, nie będę hejtował, bo to troszeczkę byłaby hipokryzja z mojej strony, jakbym powiedział, że wersja na Game Boy Advance jest chujowa, za przeproszeniem. No, byłaby to hipokryzja trochę z mojej strony. Choć nie powiem, gusta się często zmieniają i nawet, że mógłbym powiedzieć, że na przykład, jaki to jest dobry przykład gry, o której zmieniłem zdanie? Jaką nagrywałem, rzecz jasna. Crash the Wrath of Cortex jest doskonałym przykładem zmiany zdania. Ja w Let's Playu powiedziałem, że gra jest taka w miarę dobra, mógłbym nawet rzec, że bardzo dobra chyba, coś takiego mówiłem. Ale po zagraniu sobie później, to tak stwierdzam, że jednak Crash the Wrath of Cortex lekko ssie. No dobra, może nie ssie aż tak bardzo, ale jak dla mnie the Wrath of Cortex jest taki strasznie leniwy, no. Ma sporo wad ta gra, no. Nie będę tego ukrywał, że jednak patrząc na projekty, jakie były planowane wtedy. Zresztą ja o tym nawet filmik robiłem, przecież te odcinek ekstra, tam maraton ekstra z Crasha coś tam. Trzeci maraton Crasha. No. I tak. I trochę szkoda mi jest, że The Wrath of Cortex ten. A The Wrath of Cortex. Jakby to powiedzieć. Lepiej było, że tak powiem, planowane, ale ostatecznie z tych planów wyszły nici. Dosłownie kubka wyszła. Taka. Kompletnie. Typowo. No bo naprawdę, otwarty świat w takim crashu to po prostu. Wtedy to było marzenie. No, teraz mamy Twinsanity, ale wiecie o co chodzi. Mówiąc o Kangurku Kao, nie wiem czy wiecie, taka ciekawostka, że ta gra ogólnie promowała ekologię. Naprawdę. Jest to polska gra, która praktycznie była popularna w Polsce i potem dostała jakby, żeby za granicą mogli sobie gierkować w tę grę. Giercować, inaczej w skrócie. To po prostu wyszły te porty Kangurka Kao 1, 2, 3 na pecety w Anglii, w sensie za granicą. No i Kangurek Kao na Game Boy Advance, który miał, że tak powiem, wiadomo, został wydany tylko za granicą, bo w Polsce nie wydawano, ponieważ w Polsce nie wszyscy mieli Game Boy Advance. Niestety. Teraz to wiadomo, są Allegro i tak dalej, eBaye, Allegro, Ceneo i co tam jeszcze jest w ogóle? Co jeszcze było? Ceneo i tak dalej, i tak dalej. Czekajcie, czy ja coś pominąłem? W sensie chodzi o to, że z tych całych aukcji. No to tak, to chyba tyle, nie? No i generalnie jest sporo tych aukcji. Za granicą jest właśnie eBay i tak dalej, więc wiecie. Można sobie teraz sprawić za niewysoką cenę w sumie. No bo w sumie po ile dzisiaj taki Game Boy Advance chodzi? Widziałem ceny Game Boy Advance w okolicach 80-90 zł. Może nawet trochę taniej. Nawet w dobrym stanie. Kiedyś to wiadomo, by się wydało. Trzeba byłoby wydać kurde fortunę na takiego Game Boy Advance, ale teraz, no proszę was. Teraz to po prostu. To się kupisz. Się kupi po prostu używane i działa. Jak nowe. I co chciałem powiedzieć, to to, że wskrzesiłem Visual Boy Advance. Znowu, po raz 10. Bo mi ten emulator zdechł 10 razy. I być może będę z niego sobie streamował za jakiś czas, kto wie, bo no SGBA po prostu. Zachwalałem ten emulator, ale on w pewnym momencie ma też ze sobą problemy. Na przykład do. Jaka gra sprawiała mi największy problem, jeżeli chodzi o no SGBA? Spyro Season of Ice. Wszyscy co byli na streamie dokładnie pamiętają, co się stało. Nie mogłem po prostu ukończyć gry na 100%, bo zawsze w pewnym momencie pojawiał mi się błąd. Dlatego no SGBA się, moim zdaniem. Jest takim sobie emulatorem, przykro mi. Dla tych, którzy uwielbiają NoSGBA i będą chcieli teraz na mnie szykować widły. Przykro mi, stwierdzam tylko fakt i swoją opinię. Nikt nie musi się ze mną zgadzać. I zauważyłem, że mam pewną tendencję do powtarzania słowa nikt. Chodzi o to, że po prostu gdy chcę w jednym zdaniu powiedzieć jedno słowo nikt, to zawsze mi się musi wskoczyć aż trzy słowa. Zawsze muszą trzy słowa wejść. Że trzy razy nikt muszę powiedzieć, żeby rozwinąć dalej swoją wypowiedź.
I to jest moim zdaniem chore i to powinno się leczyć, moi drodzy. Chyba się zapiszę na jakieś badania czy coś, tak dla pewności. Czy coś ze mną jest nie tak. Graficznie poziom jak najbardziej spoko wygląda. Aczkolwiek no po prostu mówię, no... Smuci mnie to, że ta gra po prostu ma takie beznadziejne sterowanie. Bo to jest dosłownie beznadziejne sterowanie. Dobra, co my tu dalej mamy za poziomy? Jeszcze nam z 5 poziomów zostało, wow. To jest Hyponodgin? Co to jest? Hyponodgin. O Jezus Maria, tylko nie ten boss. Nie lubię go. Może i walka z nim wygląda na łatwą, ale uwierzcie mi, gdy ćwiczyłem sobie, to ja tutaj tak failowałem, tak rage'owałem, tak dosłownie płakałem. No może nie płakałem, ale po prostu taki zdenerwowany byłem walcząc z tym bossem, że to jest szok. Zresztą tutaj też będzie sporo faili przy tym bossie. Nie myślicie, że nie? Ale chyba ogarnąłem taktykę wtedy na niego. Bo widzę, że teraz dosyć zadawałem mu dosyć spore obrażenia. I szczerze, może i muzyka bossów nie jest zła, ale słuchając u każdego bossa tej samej muzyki, to jest po prostu nudne. Naprawdę, to jest strasznie nudne. Jezu, ten Jin po prostu ma takie spojrzenie, jakby nie wiem, chciałby zaraz kurde rozstrzępać. Jakby po prostu chciał tego Kagura, nie wiem, na części pierwsze rozebrać. Taką on miał minę, kurde. Zwyrodnialec jeden. W ogóle... co chciałem powiedzieć? Wiecie, taka ciekawostka, jeszcze... inaczej to mówimy. Taka ciekawostka, ludzie. Wiecie, że jeszcze w roku 2017, gdzieś tak do początku grudnia, były u mnie sprzedawane w Saturnie gry na PSP? A wiecie, co się teraz z nimi stało? Te gry na PSP zostały wycofane, dosłownie. I jak widzicie, tak się walczy z Jinem. Nie z Jimem, nie z moim ziomkiem, tylko z Jinem. Po prostu, jak widzicie, skaczę na nim i to jest cała walka. Po prostu to jest żenada. To jest perfidna żenada w tym momencie, że po prostu tak łatwo można bossa pokonać. No ale jak gra tak została zrobiona, no to co się dziwić? Nie zdziwi mnie to, jak się okaże, że ta gra była robiona na jednym posiedzeniu. Oj, Jin się rozpłakał. Ojej! Dzidzia strzeliła Bexę. A my możemy wyjść z tego poziomu. Oto nasze hasło. Oczywiście, że sobie zaraz wciśniemy start. Jak najbardziej. Jedziemy na kolejny poziom, czyli Never Ending coś tam, coś tam. Jeszcze 4 poziomy zostały. Never Ending Slide. I znowu ta muzyka z menu. Nie sądziłem, że ona się pojawi po raz kolejny. Ale dobra, na czym ten poziom polega, bo na pewno jesteście ciekawi. Otóż ten poziom będzie polegał na tym, że będziemy po prostu musieli dostać się do końca poziomu, ponieważ jest to kolejny poziom transformacyjny i tak jak to ująłem w poprzednim odcinku, że po prostu ten poziom będzie informował gracza, że zmieniamy świat. Czyli po prostu w skrócie jest tutaj fragment pokazany jakby trzeciego świata, czyli świata pustynnego, dla osób, które nie wiedzą. Czyli tego, którego przed chwilą przechodziliśmy, gdzie bossem był Jin. I po prostu musimy się dostać na czwartą wyspę. Czyli właśnie tutaj. A w skrócie na koniec poziomu, bo nie będę ukrywał, że teraz, dostając się na tą czwartą wyspę, jesteśmy teraz praktycznie blisko Huntera. Więc nadszedł czas na Iceland Shows. Coś takiego, Iceland Shows. I... no cóż. Jest to muzyka z poziomu tutorialowego. Jak pamiętacie. Tak? To był z poziomu tutorialowego? Chyba tak, no. W ogóle soundtracki w tej grze się powtarzają, co jest też trochę takie smutne, no ale tam walić to. Tak, jest to, że tak powiem, muzyka z poziomu tutorialowego. I poziom ma troszeczkę takie, nie wiem... Jesteśmy niby na czwartej wyspie, ale poziom odgrywa się w niebie? Czyli na dobrą sprawę Kagurek Kao zginął. I gramy jakby... jesteśmy w śnie jakimś. Albo po prostu Kagurek Kao jest w śpiączce i jesteśmy w jego głowie i przechodzimy poziomy. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Nie no, po prostu wychodzę z takich głupich teorii, wybaczcie. I tutaj jest aligator ciągnący drugiego aligatora za... What the fuck? Czy on miał na wędce kość? I on chciał tak spławić tego aligatora, czy kangurka? Oto jest pytanie. Bo jeżeli kangurka, no to coś mu to słabo wyszło, bo kangurek raczej nie je kości. A przynajmniej sobie nie przypominał, żeby kangurek kiedykolwiek jadł jakiekolwiek kości. Chyba, że po prostu ja o czymś nie wiem. Nie no, muzyka aż tak zła nie jest. Ale jakoś tak się zbytnio też nie rozkręca. W ogóle soundtrack w tej grze, nawet że jest spoko wpadający w ucho, ale jeżeli chodzi o takie, nie wiem, rozkręcanie się, jak to na przykład w takim Raymanie 1 czy w jakichś innych gierkach, to nie, tutaj soundtrack się nie rozkręca. Jak już to po prostu jest często usypiający wręcz, mogę powiedzieć. I powiedzcie, czy tutaj zaraz będzie koniec poziomu. Powiedzcie mi, że tak, powiedzcie mi, że tak, powiedzcie mi, że tak. Powiedzcie, że jestem coraz bliżej końca poziomu. O tak! Jestem coraz bliżej, a raczej już zakończyłem poziom sobie. Więc zacząć czas na Crocodile Island. I potem będziemy walczyć z Hunterem. I będzie koniec gry. A teraz leci muzyka z mapy głównej. Czyli po prostu z mapy poziomów. Nie rozumiem trochę tego, że te soundtracki są tak jakby... Znaczy, że po prostu mało soundtracków jest w tej grze, bo szczerze naprawdę... Mogliby tutaj dać taką zupełnie inną nutkę. Coś taka, nie wiem, taki remix 8-bitów czy coś takiego. 8-bitowy remix i tyle, no nie? I byłby soundtrack. A tutaj dali po prostu ten sam soundtrack z mapy głównej, co troszeczkę tak w odsłuchu. No, mnie na przykład to drażni, że jest cały czas na przykład jeden soundtrack wykorzystywany w następnych poziomach. Znaczy też zależy jaki soundtrack, bo na przykład ten jest taki sobie, więc dlatego mnie to drażni. Bo w przeciwieństwie do tamtego zimowo motorówkowego, to on mnie akurat nie drażni, bo jest nawet spoko. Ale ten? No proszę was. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Jeszcze naszymi wrogami są tutaj bobry. Wow, bobry i komary. No to bardzo tematyczni wrogowie, jak na wyspę, która lewituje w niebiosach. Naprawdę. Tematyczni wrogowie i misie albo panny, które chcą uczyć się, nie wiem, jakichś takich kung fu, coś takiego. Bo ma tą taką przepaskę na czoło, więc trochę wychodzę z tego założenia, że to trochę jest na zasadzie takiego kung fu. Albo że tutaj jest gdzieś blisko świątynia. Tak zwana. Oj, proszę bardzo, skończyliśmy sobie poziomik. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. No i cóż, nadszedł czas na Huntera, czyli na naszego ostatniego bossa. Zobaczymy, jak będzie tutaj wyglądała konfrontacja. A więc Hunter po prostu będzie sobie biegał i my będziemy po prostu na nim skakać, jak widzicie zresztą sami. Zobaczcie, co się dzieje. Ja po prostu przed nim uciekam, a on sobie będzie biegał wokół całej tej. I będzie wypuszczał oczywiście te osy, czy co, Bóg wie co to jest. Są komary, osy, nie wiem. I wiem, że kiedy usiądziemy, a raczej zaatakujemy dupą takiego komara, to on od razu odlatuje. Zresztą i tak sporo nawet HP zabraliśmy Hunterowi, jak na sam początek walki. I tak ta walka właśnie tak będzie wyglądać. Nie będzie żadnej zmiany, po prostu tak walka cała będzie się prezentować. Jeżeli spodziewaliście się jakiejś epickiej walki, to pomyliliście gry, naprawdę. Bo to jest zupełnie coś innego, co było... Znaczy zupełnie coś innego to jest w każdym bądź razie. Więc mam nadzieję, że się dużo osób nie spodziewało jakiejś tutaj epickiej walki. Po prostu to będzie cała nasza walka z Hunterem. Co szczerze, mogę przyznać nawet, że jest to w miarę troszeczkę lepsze od tej konfrontacji z Kangurka K1 na peceta. Mogę to przyznać. Ale całość to tam... Okad dupy rozbić można. Mamy już nawet ponad połowę zaatakowanego Huntera. W sensie jego pasek tak zleciał. I ten będzie ciągle biegał, kurde, w te i we w te. Zresztą zaraz będzie coś ciekawego, jak on padnie. Zobaczymy pewną cutscenkę, która jakby nam coś wyjaśni, powiedzmy, że. Dobra, co my tam dalej mamy?
Dobra. Hunter sobie tutaj, jak widzicie zresztą, chciałem dopowiedzieć, Hunter sobie tutaj biega. Jak widzicie, to co mówiłem wam wcześniej, na początku nawet tej serii. Seria była nagrywana w 60 FPS-ach, została wyrenderowana w 30 i często po prostu sprite'ów nie widać niektórych. Na przykład Kao, który sobie po prostu skakał na Hunterze dupskiem swoim. Często go później na ułamek sekundy nie było widać. I to jest wszystko przez to, że filmiki były renderowane do 30 klatek na sekundę. Bo wtedy, że tak powiem, nie renderowałem w Sony Vegasie, tylko w Camtasia. Zresztą widać po prostu zmiany, jakie są. Ale jako, że było to renderowane w 30, no to nie będę renderował w 60, tylko w 30, rzecz jasna. Bo to trochę byłoby bez sensu renderować filmik, który ma 30 FPS-ów w 60 FPS-ów. To tak samo jakby, nie wiem, wyrenderować filmik, który ma 244p. Przepraszam, co ja mam z tym 240p na Full HD 60 FPS-ów. Powodzenia komuś życzę, jeżeli by ktokolwiek coś widział przez taki ten... przez taki obraz. W końcu uwolniliśmy się od tej gry! Panie i panowie, Hunter został pokonany! I w końcu przesiby KO Advance na Game Boy Advance. I czas oczywiście na cutscenkę, gdzie pojawiają się z dupy bracia Kagurka KO. Tam tata, mama, brat i tak dalej, po prostu rodzina kangurów. I oni sobie będą przechodzili przez tę całą Australię, czy... no raczej to jest Australia. Ciągle do przodu idąc dumnie, że pokonali oni Huntera, czyli człowieka, który znęcał się nad nimi wszystkimi. Ale dobra, proszę państwa. Może ja wypowiem się na temat tej gry. Generalnie, czy polecam zagrać, czy nie? Mogę wam polecić, aczkolwiek dla mnie ta gra nie trafiła. I nie będę ukrywał, że ja do tej gry nigdy nie wrócę. Po prostu jest to gierka dla mnie jednorazowa. A dla was, to już wam zostawiam tą kwestię do uzgodnienia, ponieważ to wy sobie zagracie. Generalnie, co mogę powiedzieć, grafika jak na Game Boy Advance jest bardzo dobra, naprawdę. To, że gry nie lubię, to nie oznacza, że nie powiem, że grafika jest zła, bo jest jak najbardziej dobra. Przyznam, że jak na Game Boy Advance. Muzyka aż taka zła nie jest. Aczkolwiek trochę boli mnie to, że nie ma więcej soundtracków, ale to już wiadomo, jest kwestia indywidualna. Sterowanie, no to już się wypowiadałem, że jest beznadziejne. I co mogę powiedzieć jeszcze więcej? Fabuła jest taka sama jak w Kangurku KO Edyce na PC, więc niczym się nie różni, poza tym, że troszeczkę inaczej poziomy wyglądają, bo wiadomo, że to jest Game Boy Advance, a nie PC. No i tyle chyba jest ode mnie. Zostawiam was z tą muzyką, ja się z wami żegnam. Tutaj byłem ja, czyli pomidor.pl, to byliście wy. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, nie przymuszam. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o moich różnych rzeczach, które publikuję na tym oto kanale. A my widzimy się w kolejnych let's playach. Adios!